Witajcie moi drodzy. Zgodnie z zapowiedzią kolejny materiał z pytaniami, które Was nurtują. Jakieś pomoce, zwłaszcza dla kogoś, kto zaczyna hodowlę, kto jest, że tak powiem, na początku tej drogi. Aktualnie znajdujemy się tutaj w Gołębniku, gdzie mamy ptaki no jeszcze dostępne. Wiadomo, oprócz tutaj na przykład tej ciemnej pstrej po prawej stronie, oprócz tej nakrapianej samicy na wprost, to są już ptaki, które jadą akurat do kolegi, aczkolwiek reszta jest tutaj jeszcze dostępna. Pokażę może za chwilę właśnie tego, który się tam u góry rozciąga. No, o nim teraz podjęliśmy decyzję, że on pójdzie jednak ewentualnie dla osoby chętnej. To był samczyk późny z zeszłego roku, zostawiony dla nas do rozpłodu. Aczkolwiek po nim młodych do lotu nie było. Wiadomo, on był późniejszy. Był zostawiony, spokojnie sobie teraz się wypierzył. No niestety ta rywalizacja jest duża, jeżeli chodzi o miejsce w rozpłodzie. Sporo gołębi zostawionych z tego roku. No i decyzja zapadła, że on ewentualnie będzie dla chętnych. A jest to akurat samczyk, gdzie ja mam jego dwóch braci już w rozpłodzie, więc on będzie ewentualnie dla Was przeznaczony. Aczkolwiek, no to za chwilę przejdźmy do pierwszego pytania. Pytanie od kolegi Kupsona. Jeśli mam gołębnik z wlotami w stronę północy, to czy jest to błąd? Powiem szczerze, nie ma to moim zdaniem absolutnie żadnego znaczenia. Jedynie co, najważniejsze jest, żeby zapewnić w gołębnikach odpowiednią ilość światła. Wiadomo, jeżeli wloty będą tylko na północ i wszystkie okna i tak dalej będą tylko od północy, no to ta ilość światła w gołębniku może być zbyt mała. Musimy wówczas zadbać albo o jakiś świetlik, albo jakieś okno z drugiej strony, żeby tego światła zapewnić im jak najwięcej. Ja, to co mi się wydaje z oświadczenia, w gołębnikach rozpłodowych powinno być w miarę dużo światła. To światło jednak pobudza te ptaki rozpłodowe do prawidłowego rozwoju i w ogóle pracy przy młodzieży. Jednak takie gołębniki, które są w takim półmroku, troszeczkę inaczej to wygląda. Gołębie młode na pewno lubią, bardziej preferują gołębniki jaśniejsze, wtedy łatwiej łapią formę. Aczkolwiek na przykład u gołębi dorosłych, ja u siebie, na przykład u wdowców, drzwi są cały czas poprzymykane, cały sezon. Ten początek sezonu, może wiosna, rozlatywanie, wówczas poddaję im, żeby miały więcej tego światła, żeby wiadomo troszeczkę tą formę pobudzić. Bo jednak to słońce, no to tak samo jak my, jeżeli jest słoneczny, ładny dzień, na pewno, że tak powiem, bardziej chce nam się coś robić i funkcjonować. A na przykład u wdowców w sezonie, ja mam drzwi zawsze zamknięte, czas taki jest lekki półmrok, te samczyki akurat lotowe, wdowce, ja jestem zdania, żeby one sobie odpoczywały, pilnowały swoich cel i nie traciły zbędnie energii na jakieś tam wojowanie między sobą, bo wiadomo, zlatują gdzieś, czy na wlot, czy przed drzwi, no to wówczas zachowują się trochę inaczej i bardziej wtedy też są skłonne do jakichś bitek i tego typu rzeczy. Dlatego ja akurat mówię, w lotowym mam gołębniki faktem na południe, ale wówczas są one przymknięte, żeby tego światła czy kontaktu z otoczeniem miały nie za dużo. A gołębniki rozpłodowe, no tam mi się wydaje, że dobrze, jak jest tego światła troszeczkę więcej. Więc tak mówię, kierunek nie jest ważny. Znam hodowców, którzy lecą fantastycznie, czy ze wschodu, z wlotów na wschód, czy na zachód, czy na północ, nieważne. Ważne, żeby dostarczyć im odpowiednią ilość światła, a to nie konkretnie, nie chodzi tutaj o kierunek, że tak powiem, w jakim skierowany jest wlot. Więc myślę, że jest to jak najbardziej, no nie jest to najważniejsze.
To pokażę teraz tego płowego samczyka. Jest to płowy roczny samczyk, tak jak mówię, późniaczek z tamtego roku. Teraz już kawał rozbójnika. Ja tak jak mówię, bardzo taki fajny, masywny samiec. Bardzo mocną klatką. Mocno zbudowany. Wybitny wiercioch. Nie da się tak łatwo pooglądać. Do spierzenia ma jeszcze jedno lotko, ale też coś, co mi się właśnie podoba, czyli ten uskok na skrzydle również jest. Bardzo mówię, bardzo ładnie zbudowany, bardzo fajny samczyk. Nawet tak jak mówię, szykowany specjalnie dla nas do rozpłodu. Specjalnie po to był uhodowany. Numerek też specyficzny, czyli 700. Ostatni gołąb zaobrączkowany u nas w zeszłym roku z takich ptaków. Jego siostra jest na lotowym. Siostra i brat. Dwa są po programie. Samica latała jako roczna już 500 i bardzo fajnie sobie na nich radziła, na wszystkich. I po jego siostrze, która jest na lotowym, wypuszczone były dwa młode i oba młode są po sezonie. Takie bardzo fajne, akurat tam było łączenie na niebieskiego samca i bardzo fajnie zostawiły. On jest synem tej czerwonej od Piotrka, czyli córki najlepszego rozpłodowca u Piotrka, tego słynnego czerwonego. A jego ojcem jest mój Massimo, czyli też samczyk od Franzandera, Ulricha. No, po nim już mam dużo lotników. Przed między innymi tego starego szpaka 360, który jest cały czas na lotowym. Po nim był też grubas, ten duży, który tam z maratonu siadł pierwszy. No przede wszystkim ten 360, on tam mu się najbardziej udał, bo 360 między innymi w tym roku na ostatnich lotach tutaj zapewnił mi też tego mistrza oddziałów typowanych, czy pomógł w intermistrzostwie. I to ten jest właśnie bardzo podobnej budowy nawet do tego płowego, do tego szpaka. Samiec ten stary 570 właśnie, na który ma ksywę nadaną jeszcze przez właściciela, od którego go kupiłem, czyli Massimo, on daje takie bardzo fajne samce. Ja mówię, takie gołębie jak były kiedyś. Takie naprawdę fajne, duże haki, fajne samczyki w budowie, fajnie w wyglądzie. Jak na roczniaczka, on już się pięknie prezentuje. Gdyby ktoś miał ochotę, to może się skontaktować. Też gołąb o fajnych, mocnych, szerokich plecach. Mówię, nie ma żadnego może ogona w piórko, czy to ważne, ale ma naprawdę mocne plecy. Tutaj jest naprawdę fajny mięsień, ten Cooper się mocno trzyma, aczkolwiek on wybitnie nie lubi się prezentować. Jest raczej z tych gości, gdzie kurczę ucieka tym dzióbkiem, nie da się pokazać. Jakby ktoś miał ochotę, to znacie mój numer na początku filmu, ewentualnie na Messengerze. No i przejdźmy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie od widza Prociterek. Romek, serdecznie Cię pozdrawiam z tego miejsca. Muszę przyznać, jeden z moich najwierniejszych widzów. No, a Roman ma u siebie w rozpłodzie coś specjalnego. Myślę, że jakby napisał, czy powiedział, no to chyba wszyscy by wiedzieli, o jakiego gołębia chodzi, albo ojca jakich gołębi. Według jakich kryteriów łączysz ptaki w pary? No i tutaj powiem szczerze, to pytanie jest jak pytanie rzeka, bo nie mam, że tak powiem, żadnej metody, żadnej metody stałej. Nie łączę gołębi, nie wiem, na podstawie oczu, nie łączę, bo to nie jest dla mnie jakiś wyznacznik. Nie jestem specjalistą od oczu. Lubię w nie zajrzeć. Lubię sobie popatrzeć na pierścienie rozpłodowe, takie i owakie. Bardzo lubię uziarnione mocno oko. Bardzo mi się coś takiego podoba. Na tą ziarnistość oka i na te pierścienie zewnętrzne bądź wewnętrzne, takie szerokie, na pewno patrzę i cenię sobie takie ptaki. Aczkolwiek nie jestem fanatykiem oczu, bardziej jestem, zwracam uwagę na budowę, czyli tak jak na przykład mój Gabi jest gołębiem
głębokim, czyli on ma kawał mięśnia i naprawdę w ręce jest mocno ta jego klatka piersiowa skierowana tak jakby do dołu, wysunięta. Tamten mięsień jest bardzo duży i jego paruje na samicę z takie bardziej smukłe, niegłębokie, żeby, że tak powiem, nie było tego przegięcia, bo takie ptaki jednak mają ciężej na tych dłuższych lotach, takie jest moje zdanie. Aczkolwiek mam wyjątek w tym roku, bo roczną samicę, która super latała 500, ja też jest taką głębszą samicą. Ja paruję, jeżeli chodzi o, tak jak mówię, o budowę po części, ale przede wszystkim jeśli chodzi o pochodzenie i coś, to do czego dążę u siebie, to po prostu do tego, że mają u mnie być ptaki mocno wyselekcjonowane. Dane rodziny na siebie już patrzę, jak się łączą. I te, że tak powiem, łączę najlepsze z najlepszymi. Tak się staram. Jeżeli jest coś nowego, jeżeli coś nowego wchodzi do mojej hodowli, to z reguły jest łączone na moje najlepsze rozpłodowe. Czyli jak wprowadzam sobie coś nowego, łączę na nowe rozpłodowce już sprawdzone u mnie. No i wtedy po prostu albo coś leci, albo coś wylatuje. Jeżeli chodzi o ptaki w lotowym, podchodzę do tego różnie. Albo paruję właśnie, tak jak mówiłem, najlepsze z najlepszymi i takie z reguły ptaki bardzo fajne mi dają, bardzo fajnie mi dają. A w zeszłym roku na przykład pozwoliłem im się sparować jak chciały. No i powiem szczerze, że bardzo dużo tych najlepszych lotników połączyło się między sobą. Roczniaki bardzo fajne połączyły się również ze sobą i dały bardzo fajne młode. Bo akurat z lotowego nie narzekam, tam bardzo fajne ptaki mi zostały. Raczej staram się tak, po prostu bardzo mocno selekcjonować stado. Wówczas mam o wiele łatwiej, gdy paruję, to naprawdę wiem, że o, ten jest fajny, ten jest fajny. Budową do siebie mniej więcej pasują, bardziej zwracam uwagę na tą budowę i takie łączę. No i oczywiście przede wszystkim osiągnięcia. Staram się najlepsze ptaki z najlepszym pochodzeniem, z najlepszym, bo ja tak jak mówię, pochodzeniem, coś co ja powtarzam zawsze. Ja nie patrzę na pochodzenie rodowodowe. Ja nie patrzę, że tam dziadek czy pradziadek jest jakimś tam lotnikiem belgijskim, był jakimś lotnikiem belgijskim, niemieckim, holenderskim, czy Bóg wie co jeszcze. Ja patrzę na to, że jego rodzice, czy on sam, czy ten latały u mnie, latały gdzieś tutaj, zdobywały jakieś nagrody. Na to patrzę najbardziej, niż na jakieś tam papierowe rodowody, czy jakieś tam pradziadki, piąta woda po kisielu, że kiedyś tam jakiś gołąb wygrał jeden lot i został mega rozpromowany, bo wygrał jeden lot narodowy. No to nie jest mój styl hodowli. Ja nastawiam się na ptaki, które lecą u mnie i te ptaki będę u siebie celebrował, bo wiem wtedy faktycznie, że jak one dają, jak one wyglądają i jakich mogę się spodziewać po nich młodych. Pytanko kolejne od kolegi Mirek Boss. Co stosować, gdy gołębie zaczynają charczeć? Lepsze tabletki dla pojedynczych, czy preparat do wody profilaktycznie dla wszystkich? No powiem tak, może jestem złym przykładem, żebym o tym opowiadał. Aczkolwiek tak jak mówię, ja jakąś profilaktykę naturalną prowadzę przez cały rok. Moja profilaktyka jest bardzo skąpa, całoroczna. Czyli u mnie jest faktycznie, jest propolis, jest podawana, czy teraz pierzga od jakiegoś czasu, jakiś elektrolit od czasu do czasu, jakieś ziółka typu Quicor, ale to jest bardzo, bardzo rzadko. Jedynie co, jest podawany propolis często. Nie ma żadnych dodatkowych środków, czyli nawet zakwaszaczy. No i powiem szczerze, ja jestem akurat z tych, którzy, jeżeli pojedynczy gołąb mi charczy, nie daj Boże w rozpłodzie, no to tego gołębia już u mnie nie ma. Ja nie leczę. Wiadomo, jeżeli już macie takie podejście, że chcecie leczyć te ptaki, to wiadomo, podajcie tabletkę indywidualnie, bo jest to na pewno lepsze niż wbijanie chemii w całe stado.
wbijanie w chemii w całe stado, dlatego że jeden jakiś, za przeproszeniem, gołąb miękkiej dupy jest i nie radzi sobie z tym i sam sobie nie potrafi poradzić z jakąś profilaktyką, no to po prostu trzeba gościa... No, ja bym go się pozbył z mojej hodowli, ale jeżeli już bardzo się usilnie upieracie, to lepiej leczyć tego jednego, niż leczyć całe stado. Według mnie takie jest moje zdanie, chociaż tak jak mówię, ja osobiście po prostu takie ptaki, jeżeli chodzi o immunologię słabsze, to ja po prostu z mojego stada usuwam, zapominam i nieważne, tak jak mówiłem, w tym roku hodowałem sobie do rozpłodu po mojej olimpijskiej dwunastce, czyli najlepszej lotniczce okręgu Łódź całego, piękna niebieska pstra samiczka na białym ogonie jeszcze mi wyszła. Była słaba, dziękuję, nie ma jej, zapominam, że ona istniała, a skupiamy się na tym, co jest i na tym, co może dać mi naprawdę twarde młode. Aczkolwiek odpowiadając na pytanie Mirka, jeżeli już bardzo chcecie leczyć takie ptaki i są to pojedyncze egzemplarze, to podajcie jej pojedynczej sztuce. Bo jeżeli reszta sobie radzi, to niech sobie radzi, a tą pojedynczą sztukę najlepiej oddzielić osobno, od razu, jak tylko pojawiają się pierwsze jakieś objawy, oddzielić, podać tabletkę, poczekać. Jeżeli chcecie dalej, wiadomo, przejdzie jej, podać probiotyki, no i wrócić wtedy ewentualnie do stada. No i na dziś może ostatnie już pytanie od kolegi Marka B. Jak dbać o drogi oddechowe w sezonie lotowym? No i tutaj po raz kolejny może się powtórzę. Tak jak wiecie, ja bardzo mało środków stosuję. Nie ma u mnie ani u gołębi młodych, ani u gołębi dorosłych żadnej kuracji na drogi oddechowe. Ja uważam osobiście, bo odkąd stosuję od paru lat propolis, jest on mówi się, że on dobrze działa na drogi oddechowe, on tam bardzo fajnie to wszystko czyści. I ja to u siebie naprawdę zauważam, że jest to bardzo dobre, tylko przy stałym stosowaniu. Nic poza tym wielkiego nie podaję, jedynie co podaję, nie mówię, że nie, to podaję krople Rozitol z Ronfielda. One są podawane u mnie co dwa tygodnie, w poniedziałek po locie. Czyli lot w niedzielę, w poniedziałek są przekropione Rozitolem, żeby oczyścić im te tutaj zatoki, drogi oddechowe, żeby to, wiadomo, Rozitol powoduje to, tak jak niektórzy mówią, że to zrobię może przy okazji małą reklamę Ronfielda i z objaśnieniem, że ile razy by tych kropli nie podał, to zawsze gołębie się po tym smarkają. Rozitol po prostu powoduje to, że wzmaga się wydzielanie śluzu i ten śluz właśnie jak schodzi z gołębia, no to on oczyszcza, zabiera ze sobą te wszystkie pyły, to co wszystko na co dzień zbiera się u gołębia w drogach oddechowych tych górnych i dlatego po to to jest, że jak one ten śluz oddają, one go przeważnie przełykają, czasem wypluwają, czasem, że tak powiem, wysmarkają, no to wówczas razem z tym śluzem cały ten kurz, ten pył, to wszystko co tam zalegało, to wszystko schodzi. No, tak jak widzimy płowy tutaj, romantyk rządzi wśród tych tutaj dam, niektórych starszych, które tutaj czekają właśnie na wyjazd tutaj do kolegów. No, płowy jest płowy. Więc tak jak mówię, ja w sezonie mówię, nie stosuję żadnej kuracji, nie stosuję żadnych kuracji antybiotykowych ani przed, ani w trakcie. Jedynie krople raz na dwa tygodnie i tak jak mówię, propolis cały czas, cały rok. Cała moja filozofia. Jeżeli kiedykolwiek zacznę wam reklamować jakieś środki, to mnie ochrzańcie i przestańcie oglądać. Bo naprawdę są środki, których używam, pojedyncze. Na przykład bardzo sobie cenię firmę Ronfield, tak cenię, za pojedyncze środki, ale jakbym kiedyś wam zaczął, kurczę, proponować jakieś gamy produktów, to przestańcie mnie oglądać, wyzwijcie mnie od najgorszych. No nie pójdę w tą stronę, choćby nie wiem co.
uważam, że jednak gołąb to w nim ma być ta główna baza, to on ma lecieć. Ja mam go tylko wspomagać, ale w odpowiedni sposób, bez przegięcia. Jeżeli będę przegrywał, bo nie będę dawał środków, to wolę przegrywać. Ja wolę mieć ptaki na lata, na długie lata. Ja się nie martwię, że czy moje 5, 6, 7, 8-letnie lotniki, czy one znoszą jajka, czy nie znoszą jajek. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby moje 5, 6, 7-letnie samice, nie wiem, przestawały nosić jajka. Nigdy mi się to nie zdarzyło, a też są lotowane całe sezony i dają radę. I później jeszcze nadają się, żeby spokojnie wycofać je do rozpłodu. A odnośnie wycofania do rozpłodu, to już myślę w następnym materiale. Tam już przedstawimy panią, która przechodzi do rozpłodu. A ode mnie na dziś tyle. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem, że jakoś pomogłem. Do następnego.